Dobrze, to ja już słyszałem, że masz ochrypnięty głos. Powiedz, czy to od kibicowania, czy od czego? Myślę, jednego i drugiego, wiesz. No, nie ukrywam, coraz bardziej siebie kontroluję, wiesz, przy wygrażaniu emocji, bo wiem, że nie powinienem jakby na tyle okazywać faworyzowanie, czy faworyzować któregokolwiek z zawodników, natomiast no, po prostu się nie da. No. Nie da, to jest jedno, dwa, że no, dużo gadam przez ostatnie dwa tygodnie, czy na telefonie, czy na słuchawce teraz, czy wiesz, na uchu, więc to... No, siada mi głos. Zawsze w pogali chyba. To zacznę od rzeczy najmniej przyjemnej, żebyśmy rozstali się w dobrej atmosferze. Chciałem się zapytać no jednak o te no, decyzje. Dwie, chociaż jedna bardziej o wiele się rzuciła w oczy, z Mariuszem Pudzianowskim. Może już ja wiem, jak to jest ogólnie, wiem, jaka będzie odpowiedź, dlatego zadam trochę inne pytanie niż pewnie zazwyczaj. Czy nie boicie się, że to może wpłynąć na później możliwości zakontraktowania nowych zawodników dla KSW? Takie sytuacje? Nie, myślę, że nie. Że nie mam w ogóle takich obaw, ci powiem, bo na tyle była walka wyrównana w mojej jakiejś takiej, wiesz, wstępnej ocenie. Mówię, nie chcę tu deklarować, że co najwyżej mógł być zarządzony remis i przez to jakby dogrywka, albo w ogóle uznać walkę za remisową i po prostu nie wytypowywać, czy tam nie mieć po prostu zwycięzcy. Po prostu wiesz, no, ktoś widzi przez historię i przez lata, które tworzymy KSW i że potrafimy się przyznać do błędów i powiedzieć, że coś poszło nie tak i skrzywdzić też naszych zawodników. Parę razy nam się zdarzyło właśnie przez błędy sędziowskie. No to są sędziowie, którzy w danym momencie, w danym czasie widzą coś, obserwują, dokonują jakiejś oceny sytuacji i stwierdzają na tak lub nie. Ciężko teraz sobie, wiesz, z fajeczką w gębie po prostu oglądać galę i oczywiście my to będziemy musieli zrobić, znaczy bez fajeczki, ale będziemy musieli zrobić to na pełnym relaksie, jak już wiesz, emocje uspokoją się i będziemy kompletnie zrelaksowani i ocenić to analitycznie, plusy, minusy i wiesz, rozbić tą walkę na czynniki pierwsze i się przyznać do tego, czy powinniśmy, czy nie powinniśmy i tak wiesz. Nasi zawodnicy też mają możliwość, nie tylko nasi, w ogóle zawodnicy, wnieść protest, jakby wiesz, oficjalnie, który jest rozpatrywany i nie podchodzimy do tego, że to jest, wiesz, protest tam od sobie, wiesz, po prostu kawałek, świstek papieru, który w ogóle, wiesz, ja przyjmuję, podaję Maćkowi, Maciek się podpisuje, podpisuje i wiesz, i hej, tylko... Nie chcemy, słuchaj, to jest w ogóle sport i prawda w tym sporcie nas na tyle ujęła, że chcemy, żeby ten sport był czysty od jakiejkolwiek polityki. Mieliśmy przez bardzo długi okres problem z kompletowaniem sędziów, którzy po prostu są niepolityczni. Nawet wiesz, zawodnicy, którzy walczą przecież i od Piotra Bagińskiego i od Bońka, czyli Szymona Bońkowskiego i Tomka Brondera. Są zawodnicy i tak samo no, wydaje mi się, że tu nie można się przyczepić, wiesz, do jakiejś polityki, lubię, nie lubię. Chcemy, żeby tym rządził po prostu prawdziwy sport. Daleko nam, jak wiecie, krytykujemy boks za właśnie te wszystkie machloje, za tą politykę. I w momencie, kiedy byśmy dotarli do takiego etapu, żebyśmy wpływali na wynik walki, no, to znaczy, będzie znaczy, że po prostu jesteśmy szmatami. A jeżeli chodzi jeszcze o sędziowanie, taka, nie wiem czy to sugestia, nie wiem jak to dokładnie nazwać, bo jest taki trend ostatnio, że gdzie nie pojadę na galę, to walki są niepotrzebnie przerywane. Czy macie jakieś możliwość wpłynięcia na to? W tym momencie już sobie nie musiałbym na spokojnie, ale było kilka takich momentów, że właśnie była przerywana walka, no na przykład zresztą w walce Mariusza Pudzianowskiego, że jakieś sprawdzanie rękawic tutaj, nie, przecieranie twarzy. Wypadnie mu palec. Z rękawicy wypadł palec jemu, rozumiesz? Mały palec. To nie było sprawdzanie. Tam nie jest, bo to też gdzieś tam ktoś nam wie, zarzucił przy jakiejś walce, że daliśmy, już nie pamiętam, chyba Pudzianowi jakiś tu oddech, coś tam. No nie, no nie robimy takich rzeczy. Mówię, jesteśmy daleko od jakiegokolwiek politykowania, wpływania na ten. To jest sędzia i to jest ich odpowiedzialność. My chcemy, no nie wiem, czy zauważyliście jakiś tam wpływ. Kiedyś w ogóle nie publikowaliśmy kart walk, nie mówiliśmy kto sędziuje, nie braliśmy, my teraz ich przedstawiamy, oni są znani z imienia, z nazwiska, publikujemy zawsze karty, to wiesz, no jeżeli ty byś był sędzią, nie, no jeżeli ktoś i jesteś ekspertem MMA i byś, nie wiem, trzy razy źle zasędziował tak ewidentnie, no to każdy powiedział, wiesz co chodzi, no cała twoja reputacja, no chciałbym, nie wiem, na tyle chyba poważnymi ludźmi są, wiesz, i Piotrek, i Tomek, i wszyscy, i Szymon, i pozostali nasi sędziowie, Leszek, i tak dalej, więc wiesz, oni po prostu, no nie chcieliby sami po prostu spojrzeć w lustro następnego dnia i popatrzeć krzywo, no to wiesz.
Właśnie, bo cały czas się przewija ten temat Mameda, Hektora, Lombarda i tak dalej. Chciałbym się zapytać tylko, czy od czasu wykupienia Bellatora przez Viacom, czy kontaktowaliście się od tego czasu z Bellatorem? I czy zaszły jakieś w ogóle zmiany, bo były plotki o kłopotach finansowych? No, słuchaj, wczoraj, czy dwa dni temu, jakoś tak już nie wiem, mi się dni teraz zlewają, bo są dość długie. Tak, tak, ale nic nie mogę powiedzieć, nic nie chcę powiedzieć, bo to jest tak naprawdę jeszcze tak pisane palcem po wodzie, że ciężko cokolwiek tutaj uznać za fakt, za rzecz, którą należałoby, wiesz, komentować bądź też upubliczniać. Ale czy w ogóle, ja już nawet nie pytam się jakieś konkrety, tylko czy zmieni się w ogóle jakby ich ton, czy jakby sposób? Tak, nie, no tyle, że potwierdzili jakby ponownie swoje zainteresowanie, ponieważ gdzieś, no ale to też wynikało z tego, że oni mieli w listopadzie galę jeszcze jakąś tam wcześniej. My teraz, więc w ogóle byliśmy zajęci jakby innymi, oni właśnie tam Viacom ich kupował, więc mieli poważny deal do zrobienia finansowy, przyszłościowy dla nich mocno, więc jakby gdzieś te wszystkie rzeczy zostały trochę tam, no wiesz, jakby wstrzymane. I ta komunikacja rzeczywiście tam po tym, jak się nie dogadaliśmy jednak i uznaliśmy jedna i druga strona, że wiesz, Hector nie zawalczy w Polsce i Mamet nie zawalczy u nich w turnieju. No ale wracamy do gry, rozmawiamy, zobaczymy jak to, powiem, pójdzie. No, no ale myślę, że do końca roku już powinno coś się z tego fajnego urodzić. No wiadomo, że te ratingi telewizyjne to się pojawią tam za jakiś czas, ale chciałbym się spytać, czy są jakieś czynniki, na które nie macie wpływu, a które wiecie, że wpływają na oglądalność gali i czy w tym przypadku jakieś takie oddziaływały? Normalnie, o co pytasz, tylko jakaś promocja i wiesz, jakby świadomość ludzi, czym jest KSW, co to MMA i tak dalej. No i bohaterowie, zawodnicy, no to wiesz, no tyle ile możemy, to promocyjnie wydaje nam się, wiesz, istniejemy, zaistnieliśmy i to jest jedyny wpływ, no nie ma nic innego. No dobrym na pewno takim sprawdzianym dla nas byłby system pay-per-view i wtedy byśmy zobaczyli, na ile po prostu ludzie są tak zainteresowani, że mają ochotę wyciągnąć portfel i za to zapłacić, no. Znaczy to tyle, bo nie chcę zadać tych oczywistych pytań, które na stop się przewijają do tego. Ja tak... będę musiał, bo ja nic nie mam nagrane. Dobra, to ja dziękuję w takim razie od siebie. Bardzo. Do zobaczenia.